Dzisiejszy odcinek będzie zupełnie inny niż pozostałe. Dzień dobry! Zapraszamy. Po tym jakże niezwykłym wstępie być może wywnioskowaliście, że będziemy mówić dzisiaj o piramidach finansowych, które podszywają się bądź chcą w jakiś tam sposób korzystać z tego wielkiego ruchu, jaki wytworzyły kryptowaluty. Podszywają się tak, jak ja się podszywam. Dokładnie. Piotrek poczuł się pod BitConnect, a BitConnect podszywa się pod... Wchodzimy na rynek, nasz czerwony styczeń w pełni. Czerwono-biały. Czerwono-biały styczeń, dlaczego biały? No wiesz co, czerwono na giełdach, biało na zewnątrz troszkę poprószyło, więc taki czerwono-biały styczeń. Aha, dobra. Jeszcze wpleci tutaj prognozę pogody. Kapitalizacja rynku to jest około 500 miliardów dolarów, czyli daleko jeszcze do tych 420, które mieliśmy w zeszłym tygodniu. Osobiście wolałbym, żebyśmy się tam nie zbliżali. Ja też bym wolał się tam nie zbliżać. Wolałbym, żeby było bliżej tej drugiej granicy, tam gdzie mieliśmy ponad prawie 900 miliardów kapitalizacji pod koniec grudnia. Natomiast co do Bitcoina, on testuje cały czas te 10 tysięcy dolarów, poziom 10 tysięcy dolarów. Tak, i był już kilka razy poniżej. Był kilka razy poniżej i testuje też cierpliwość traderów, więc bądźcie cierpliwi, jeśli macie z tym problem, no to nie patrzcie na wykresy, jest wiele ciekawszych rzeczy w tej chwili do roboty. I tak mamy taką fajną kapitalizację, Bitcoin 175 w tej chwili miliardów, potem mamy prawie dwa razy mniej, po 91 Ethereum. Zauważ, że i Ripple dwa razy mniej. Tak jest, zauważ, że cały czas ten stosunek kapitalizacji Bitcoina do Ethereum cały czas był mniej więcej dwa razy mniejszy, tak? Jak Bitcoin miał około 200, to Ethereum miało 100 i tak dalej, tak, więc ta ucieczka tutaj jest cały czas kontrolowana. Tak jest. No i mamy 35%, w zasadzie od początku roku jest taka wartość 35% dominacji Bitcoina. Natomiast jest to słaba dominacja, bo w zeszłym roku mało kto pamięta, bo zajmował się zazwyczaj innymi rzeczami, ale w styczniu 2017 roku było nawet 85% miejscami procent dominacji Bitcoina. I to jest dominacja. Tak, to jest dominacja, a niestety w tej chwili za bardzo z dominacją już nie ma mowy o dominacji. Natomiast wtedy można było powiedzieć, król jest tylko jeden, a dzisiaj można powiedzieć, że królów jest wiele. Tak, że jest król. Dokładnie. Natomiast można powiedzieć też, że altcoiny mocno ostatnio wzrosły w siłę. To jest moim zdaniem bardzo dobry znak. Moim zdaniem projekty, które będą użyteczne, będą na przestrzeni najbliższych lat coraz bardziej w rzeczywisty sposób pompowane kapitałem, a nie spekulacyjnie. Jeżeli Bitcoin spadnie poniżej 10, tak już wyraźnie spadnie poniżej poziomu 10 tysięcy dolarów, to można oczekiwać znacznie większych zjazdów kapitalizacji. Tak no, mi się wydaje, będą uciekać ludzie z kasą i pakować wszystko w złoto. Tak, będą uciekać, a potem będą wracać na wzrostach. Tak, jest wielu teraz inwestorów, którzy nie są jeszcze pewni, czy to jest bańka, czy to jest jeszcze bańka, czy to już jest super. Ja ci powiem, co to jest. I to oni na razie są w niepewności, to czekają, więc ten poziom gdzieś tutaj podejrzewam, że będzie. To jest bańka wstańka. Można to jest bańka wstańka. Najpierw będzie jeździć, szorować dno, znaczy nie można powiedzieć, że szoruje dno, ale jest niżej niż oczekiwalibyśmy. Tak, ale były takie sytuacje, że Bitcoin miał dość długą bessę, czy konsolidację, trzymał się na pewnym poziomie. Oczywiście, że tak. A potem nagle inwestorzy, jak się spostrzegli, że to nie jest bańka, że to jest instrument naprawdę, na którym można zarobić, to kasa wraca. Bitcoin po 100 dolarów, kto to wiedział, żeby to 100 dolarów kosztowało? No. Przecież to nie jest nic warte. Jakie 100 dolarów? Dokładnie. Więcej już nie będzie, już nie urośnie więcej. Dobra, cały rynek dzisiaj praktycznie na czerwono wcześniej. Nawet mieliśmy dwucyfrowe spadki, jak dzisiaj, teraz w tej chwili już widzimy, że się troszeczkę to odkuwa. Natomiast, co ciekawe, jedynie PIVX, który... Gdzie ten PIVX jest? PIVX dzisiaj jedynie w bardzo fajnym wzroście. Miał około 30% wzrostu. Dlatego ja bym go podejrzewał. Podejrzewam go o to, że wszedł na giełdę Binance, na jedną z największych giełd. O, proszę, 44 w kapitalizacji, PIVX 30% w górę w ciągu jednego dnia, dlatego tylko, że wszedł na giełdę Binance. To jest ta sytuacja, o której mówiłem w przypadku Roblox, który też już wiemy, że na pewno wejdzie na Binance. Tak jest. Tak więc... Warto gdzieś mieć na niego oko. Warto mieć na niego oko, nie warto słuchać YouTube'owych ekspertów. Natomiast też trzeba śledzić takie czynniki fundamentalne, którymi w przypadku kryptowalut są wejścia właśnie na duże giełdy. Patrzcie, mamy cenę w okolicach 9, no i teraz mieliśmy nawet dzisiaj
ATH w okolicach 14. Teraz tak mamy około 12 cenę, czyli tak około 30, stabilne 30%. I wydaje mi się, że to już będzie schodek, z którego nie będziemy odreagowywać. Dokładnie. Tu już kapitał został pozyskany, kasa wpompowana, na razie tutaj na tym poziomie. Dokładnie tak. Czyli czekamy na kolejne coiny na dużych giełdach. Tak jest. Lecimy dalej. Dobra, Piotrek, ale powiedz mi, co się dzieje z tym rynkiem? Czemu to tak spada, albo przynajmniej nie rośnie? Wiesz co, generalnie jest tak, że to jest jak w katastrofie lotniczej. Nie ma jednej przyczyny. Jest wiele małych czynników, które sumarycznie powodują... Termobarycznie może. Można i termobarycznie. Powodują jakieś zdarzenie. Tak samo i tu. Nie ma jakiegoś jednego czynnika, który powoduje tych ruch, akurat spadek tych kryptowalut. Jest wiele czynników. Grudzień, styczeń obfitował w chłopie, różne ale żeś nagadałeś się, nic z tego nie wynika. Chłopie, byś trochę pomyślał, to byś to zrozumiał, co ja mówię. Aha, dobra. Na tym, jak ja mówię. Mi się wydaje, że mamy teraz, już niedługo będziemy mieli nowy rok chiński, to jest 28 stycznia mamy chiński nowy rok, czyli wydaje mi się, że dużo ludzi jednak będzie się kaszowało, a właściwie już się kaszuje przed tak, tym okresem. Tak, na rynku, no widać, że ten odpływ kapitału jest z rynku. Tak, było trochę paniki w związku z newsami w zeszłym tygodniu w Chinach. Też cały czas mamy kwestię regulacji giełd w Korei. No, natomiast to nie jest nic strasznego z tego punktu widzenia, że chociażby wszystkie giełdy europejskie, giełdy kryptowalut mają KYC. A w Korei na przykład, w południowej Korei nie było tych regulacji. Tak samo teraz to, co może też uderzyć w rynek, to co dzisiaj może być przyczyną pewnych spadków, to między innymi ten 22% podatek dochodowy dla koreańskich giełd, który zostanie nałożony przez rząd. Zgadza się, to jest na Dalekim Wschodzie, to się dzieje, widać, że te giełdy gdzieś reagują. Widać również, że mamy aktualnie spotkanie w Davos, 25 CryptoBubble, też spotkanie, wszyscy na to czekają. Tam mogą stamtąd wypłynąć jakieś informacje, które spowodują albo przyspieszenie tego spadania, albo wyhamowanie. Człowieku, to są w Davos, to się spotykają leśne dziadki, oni nie kumają krypto. O, leśne dziadki, chłopie. Ty się z leśne dziadek. Jedni mówią Davos, inni mówią Bioros. Nieważne. A jest jeszcze Soros. Nieważne, chłopie. Davos, Bioros, Soros. Coś spowoduje ruch tych walut, a na tym nam zależy. No i mamy jeszcze efekt stycznia, właściwie kryptowalutowy efekt stycznia, czyli odwrócenie tego, co notujemy teoretycznie na giełdach, bo efekt stycznia na giełdach akcji, na giełdach papierów wartościowych, to potencjalna hossa. Natomiast na rynku kryptowalut, jak już wiemy, nie od dziś. Chociażby w zeszły rok również był efektem, miał ten swój kryptowalutowy swoisty efekt stycznia, czyli po prostu spadki. Tak jest. No i są jeszcze teorie spiskowe, że to Wall Street szkaluje Bitcoina, a jak ktoś szkaluje Bitcoina, to i wszystko inne leci. Tak jest. Czyli zgadzasz się z teorią spiskową? Tak jest, 100%. Oczywiście. Mieliśmy mówić o piramidach finansowych, dlatego teraz przygotowuję się i zrobię taką właśnie piramidkę, żeby wzbudzić twoje i zaufanie naszych widzów. Ktoś wzbudzi moje zaufanie? A co, nie wzbudziłem? Znaczy, że jesteś ekspertem od piramid finansowych. Za chwilę o tym wspomniemy. Piramidy finansowe, schematy Ponziego, hype'y, MLM'y. Mówisz o Carlo Pietro Giovannim Giralmo Tebaldo Ponzi, tak? Ty mieniłeś chyba całą rodzinę. Nie, akurat tak. Tak, dobra, w każdym razie Ponzi to jest taki pierwszy człowiek, który stworzył taką piramidkę z prawdziwego zdarzenia. Naprawdę, człowiek, który przyjechał do USA z 2,5 dolarami, który był włoskim emigrantem, który stworzył piramidę, która nazywała się SEC. Uwaga, SEC, S-E-C. Dokładnie tak jak teraz regulator finansowy. Dobrze to wykminił. Tak, wykminił sobie. Zanim powstał SEC, to on już stworzył jego nazwę, a jego piramida nazywała się Security Exchange Company. Nie będziemy dokładnie tutaj wchodzić w to, co on tam w niej robił. Natomiast obiecywał 50% zwrotu z inwestycji w 45 dni albo 100% w 90. Czyli całkiem, powiem ci, że całkiem ciekawa jest to oferta. Natomiast on już wielokrotnie, ta piramida w 1919 roku powstała, wielokrotnie był po jej założeniu oskarżany o to, że to jest skam, że to nie może tak działać. Natomiast żeby uśpić czujność inwestorów, on ich zapraszał ich do siebie, zapraszał ich na pączki. Jego matka, włoska matka, przynosiła talerze z pączkami, tutaj wzbudzał zaufanie tą rodziną. Tak, matką, myślę, że też wynajmował najlepsze hostessy, jakie wtedy były w Bostonie. No tak, Ponzi był tym pierwszym założycielem, pomysłodawcą piramidy, która wypłacała swoim
starym uczestnikom z kasy nowo napływających. Koniec, kropka, to jest schemat podziemny. Tak, schemat zamknięty, tak, który musi kiedyś upaść, ponieważ żeby to działało, musi być nieustanny, coraz większy napływ kapitału. Co ciekawe, Ponzi w swoich latach świetlności w najlepszych momentach zarabiał 250 tysięcy dolarów dziennie, ale mówimy o dolarach w cenie z 1920 roku. Tak. Więc to nie były nawet potężne pieniądze, to była po prostu fortuna. Natomiast straty, jakie ponieśli ludzie w wyniku rozpadu SEC-u, wynosiły 15 milionów dolarów, ówczesnych dolarów oczywiście. Tak. Potem wiadomo, po Ponzi było już kilka piramid, takie najsławniejsze w zasadzie, to nie można zapomnieć o Madoffie, który zgromadził naprawdę 65 miliardów dolarów bogatych inwestorów. Jak on to zrobił? Wiesz co, namawiał inwestorów, tylko że to było tak troszkę zamknięte, troszkę w sekrecie, troszkę takie, żeby nikomu nie mówić. Sekret? Tak. I to kusiło ludzi do wpłacania tych pieniędzy, wpłacania samych zamożnych. On miał ekskluzywnych klientów, tak naprawdę przez 13 lat gromadził pieniądze, nigdy ich nie inwestował, starym wypłacał. Suma summarum dostał 150 lat więzienia. Proces odbył się w wieku 76 lat. Czyli tak naprawdę jeszcze posiedzi 150 lat. Mhm. Czyli jeżeli dopisze, no. Jedynie opuścić może więzienie wcześniej w trumnie. Jedynie. Więc to są jakieś duże piramidy zagraniczne. Nie można tutaj zapomnieć o piramidach, które u nas w Polsce się udały, przez pana Grobelnego zrobione. Mhm. Bezpieczna kasa oszczędności, czy też Galicyjski Trust Kapitałowo-Inwestycyjny. Wszystko to się wywróciło, wszystko to działało gdzieś koło roku, dwóch. A Ambergold? Ambergold to jest ostatnie takie wydarzenie. Nie była to największa piramida, ale bardzo, bardzo fajnie, bardzo zmyślnie zrobione. Co ciekawe, mamy tutaj idealny schemat, jaki był w przypadku SEC-u pana Ponziego, bo tam też pojawiały się informacje w mediach o tym, jaki to jest świetny interes i było to proporcjonalne do napływu nowych osób i było to niedługo przed upadkiem. A nie wiem, czy pamiętasz, ale przed kilka miesięcy przed upadkiem Ambergold upadł jakoś w okolicach lipca. W kwietniu, w maju, tak naprawdę w każdym wydaniu wiadomości każdej dużej stacji pojawiła się informacja o tym, jak fajnie można inwestować kapitał w Ambergold. Tak jest. To było bardzo ciekawe. Podobny schemat. Generalnie jest... Ja nie powiem tutaj, która firma, czy która kryptowaluta jest piramidą, bo to już musicie sobie sami gdzieś ocenić. Ja wam pokażę punkty, według których możecie sobie określić, czy dana rzecz jest piramidą finansową. Dużo ostatnio w Polsce się mówi o BitConnectie, o FutureNecie, o Exp Assets, że to są piramidy, Dascoinie. To wszystko jest otaczane gdzieś takim wrażeniem, że to jest piramida finansowa. A to są piramidy, czy nie? Wiesz co, to już musisz sobie sam wybrać. Z żadnych z tych, które ja tutaj wymieniłem, ja nie mam tam ulokowanych pieniędzy, bo po prostu uważam, według mnie, że to są piramidy finansowe i one wcześniej czy później się wywrócą. Okej. Okay. Potencjalna ofiara. Co chcesz powiedzieć potencjalnej ofierze? Wiesz co, bym chciał powiedzieć potencjalnej ofierze? Jeżeli cokolwiek mówić, i chodzi jeden punkt, który tu jest wymieniony, zaświeci ci czerwoną lampkę, że to może być piramida, nie wchodź, olej temat, bo naprawdę, wierzcie mi, kryptowalut jest setki, w które można zainwestować, nie musicie akurat w tą inwestować, o której tutaj słyszeliście. Pierwszy taki punkt, ogromna gwarancja zysków przy bardzo małym ryzyku, tak? Słuchajcie, dobry trader czy dobry inwestor, ale naprawdę dobry, to osiąga gdzieś około 20-30% zwrotów rocznie, tak? Więc jeżeli my mówimy o 1% dziennie... Tak, a na przykład BitConnect czy Exp Assets takie zwroty gwarantują? Tak jest, takie zwroty gwarantują. BitConnect gwarantował, bo już teraz nie gwarantuje takich zwrotów. Tak. Więc tu już gdzieś ta lampka się musi zaświecić, że okej, okay, halo, to jak to jest 1% dziennie, tak? Poza tym zawsze zapomina się też o tym, że nie ma czegoś takiego jak duży zysk bez dużego ryzyka. Podstawy zarządzania ryzykiem. Ekspozycja na ryzyko oznacza zarówno duże pieniądze, albo duże pieniądze w plecy. Dokładnie. To jest pierwszy punkt. Drugim punktem
przychód niezależnie od warunków na rynku. Słuchajcie, wiadomo, warunki na rynku są bardzo zmienne. Nie możemy gwarantować, tak jak BitConnect tutaj gwarantuje 1% przychodu dziennie niezależnie nie od tylko czy, BitConnect. Nie tylko BitConnect. A czy BitConnect też gwarantował, bo teraz już nie znajdziesz tej informacji na stronie. Tak, tak. Ale gwarantował w momencie, kiedy byśmy analizowali go, kiedy jeszcze istniał, tak? Nie ma takiej możliwości. Oni, problem tutaj polega taki, że dawniej ta piramida finansowa była bardzo prosta, tak? Ponzi twierdził, że kupuje znaczki, tych znaczków później nie kupował, inwestorom wypłacał. BitConnect jest bardzo rozbudowany, bo po pierwsze ma kryptowalutę BCC, po drugie ma platformę lendingową, którą tą kryptowalutę można pożyczać. Jak ona działała? Na procent. Wiesz co, generalnie działało tak, że musiałeś tam dać się bitcoiny, musiałeś tam wpłacić bitcoiny, uwaga. Dawało się bitcoiny, te bitcoiny były pożyczane, otrzymywało się procent za pożyczenie już w dolarach, tak? Dokładnie, popatrzcie, dajemy bitcoiny, co dostajemy? No właśnie, dolary, więc tutaj gdzieś musiała być ta zamiana, gdzieś jakieś wpłaty, wypłaty, nikt tego nie widział. Kolejną rzeczą można było kopać, tak? Tam był proof of stake. Również była rozbudowana, jeśli chodzi o strukturę napływu lidami. Jeżeli kogoś się wciągnęło pod siebie program afiliacyjny, to otrzymywało się odpowiedni procent. Dokładnie. Stopnie. Jeśli w kryptowalutach są tak zwane modele wprowadzające, modele afiliacyjne, to według mnie to nie jest kryptowaluta, tylko jest to... W takim przypadku moja babcia, która nie da się okraść na wnuczka, jest w stanie ogarnąć, że to jest piramida finansowa, więc tutaj naprawdę tu od początku to już są czerwone światełka. Bo twoja babcia nigdy nie zarobiła na refresherze i na afiliacjach. Sorry. No, nie wiem, nie rozumiesz tego biznesu, twoja babcia sprawdzić. Też nie. Zawsze będziecie żyć w biedzie. Muszę sprawdzić jej kompa. Zobacz punkt trzeci, jaki jest, bo tutaj niezależnie od warunków, wiadomo, nie mogę, że nam nikt obiecać przychodu niezależnie od warunków. Brak oficjalnych rejestracji inwestycji, tak? Czyli nie mamy żadnych certyfikatów. Chodziło chyba o regulacji. Wiesz co, nie tylko regulacje, bo chodzi też o rejestrację w różnego rodzaju urzędach, które są na przykład, możemy wystąpić do Urzędu Skarbowego z bardzo skrupulatnie i specyficznie napisanym zdaniem o opinię. Mhm. Oni nam tą opinię wydadzą. Dobra. Tak? A my później ten list podpieramy się i używamy do dalszego działania, co tak naprawdę ten list nie dotyczył tego, o czym my później mówimy, tak? Dobra, nie czaję, ale dobra. Więc tutaj rejestracje inwestycji, czy jakiekolwiek certyfikacje, regulacje, jeżeli czegoś brakuje i nam śmierdzi, od razu z tego uciekamy, zostawiamy to z boku. Mhm. Kolejny punkt. Inwestycje w rzeczy, które są tajemnicą, są zbyt skomplikowane. To BitConnect, żeby... był ten bot tradingowy, tak? Dokładnie, o tym mowa. Czarujący bot, który wyczarowywał na podstawie zmienności rynku spore zyski. Tak, to właśnie, to była jedna z metod, na której można było zarobić, tak? Tak, to był jeden youtuber, który mówił, że da $1 000 000 temu, kto pokaże w jakiś tam sposób dokładny dowód na to, że ten bot istnieje. Zobaczcie, ten bot miał dawać około 1% zysków dziennie, tak? Jeżeli firma, która była właścicielem BitConnecta, by zgłosiła się do jakiegokolwiek banku z takim botem, mają pieniędzy tyle, ale to dosłownie tyle. No cóż, jeśli masz jakiś cudowny, masz świętego grala tradingu, świętego grala na rynku, to dlaczego miałbyś się z nim kimś dzielić? No właśnie, no więc tutaj gdzieś jakieś widzisz, są tajemnicą, są zbyt skomplikowane, żeby komuś wyjaśnić, bo to jest czarodziejski bot. Kolejny punkt. Brak możliwości wglądu do dokumentacji dotyczących ich inwestycji, tak? Brak kodu źródłowego, brak white papera. Problem tutaj polega na tym... Kod źródłowy to chyba chodzi ci na przykład o OneCoin, Dascoin? Dokładnie tak, dokładnie tak. Z tym, że Dascoin nie będzie nigdy nie będzie upubliczniał kodu źródłowego, ponieważ jest to element ich filozofii kryptowaluty. No właśnie, no i tutaj ma być open, kryptowaluta powinna być open source. Tak, odsyłamy do poprzedniego odcinka o tym, jak robić research kryptowalut. Dokładnie. Więc tutaj, jeżeli mamy jakiekolwiek brak możliwości, ktoś nas blokuje, ktoś nas szykanuje, ktoś nie chce, no to już nam powinno gdzieś coś zaświecić się ta kolejny raz ta czerwona lampka, że mówisz, że nie ma white paper. A jak jest white paper, wchodzisz na jakieś dokumentacje, a tam jest niezapisana kartka, taka biała, pusta, to też jest white paper. Tak, tak. Tabula rasa. Tak, tak. Jeżeli to według ciebie spełnia twoje oczekiwania, wchodź chłopie w ciemno. Dobra. Znam kilka takich projektów. Kłopoty z wypłatami. Jeżeli gdzieś na necie jesteście na forach, istniejecie, tak? Usłyszycie, że ktoś miał jakieś kłopoty, przeczytać, zainteresować się, czy sami tego doświadczycie, jeżeli macie kłopot z wypłatą, kurczę, kolejny raz czerwona lampka. Z BitConnectem też była ta sytuacja, że były
może nie karę, natomiast wypłata po prostu się nie opłacała. Im dłużej trzymałeś kapitał, tym więcej mogłeś na tym teoretycznie zarobić. Tak jest. Więc tutaj już kolejny raz czerwona lampka. Natomiast BitConnect, jeśli chodzi o kod źródłowy, te projekty, jak i projekt BitConnect X, czyli ich nowy ICO, o którym jeszcze powiemy, jeszcze nie ma, tak jest. Te mają otwarty kod źródłowy. Natomiast w przypadku BitConnecta problemem nie była sama kryptowaluta, sam ten token, tylko to, w jaki sposób z niego korzystano, jak był dystrybuowany i po co on był. Bo może być kryptowaluta, która jest technologicznie całkowicie poprawna, może być kryptowaluta, która jest użytkowa, natomiast jeśli ona jest tak naprawdę w głównej mierze obracana na jednej giełdzie, jeśli służy do jakichś dziwnych platform lendingowych, jeśli służy do obsługi czegoś, co tak naprawdę nie wiadomo w jaki sposób jest pozyskiwane, wtedy można się martwić. Dokładnie. Bo można zrobić token na Ethereum, który będzie skamem całkowitym, bo będzie używany do skamowych celów. Natomiast to nie znaczy, że ten token był technologicznie zły. Dokładnie, dokładnie. Kolejny punkt. A widzisz, nie przygotowałeś się, musisz już przeczytać, zanim powiesz. Nie, chciałbym, żeby też, wiesz, fajnie z naszemu słuchaczowi, czyli tobie, czytać czy widzieć to, o czym mówię. Sprzeczne dane. Na jednej ze stron, jak robiłem sobie takie poszukiwanie, które może być kryptowaluta piramidą, a która nie, zobaczcie, jakie fajne zdania. Scentralizowana emisja jednostek, ale zdecentralizowana dystrybucja. Nie rozumiem. Zdecentralizowany ekosystem, ale scentralizowana autoryzacja baz danych. Transparentna prywatność bez anonimowości. Co to jest transparentna prywatność? Darku, co to jest transparentna prywatność? Nie wiem. No właśnie. Piękne opisy i to jest też jeden z takich punkcików, że pamiętajcie, że dobrze ugryziona piramida jest marketingowym majstersztykiem. Tak, natomiast no, jest pewna grupa ludzi, którzy są bardzo podatni na tego typu triki marketingowe. Ale to im nasz program i tak nie pomoże, więc... Nie pomoże im nasz program, natomiast ja jestem przekonany, że osoby, które wchodzą w piramidy finansowe, nie oglądają naszego programu. Tutaj, Powinny, więc jeśli znacie takie osoby, które inwestują w piramidy finansowe i jeszcze z tego się cieszą, dajcie im znać o naszym programie. Oczywiście można powiedzieć, że nie mamy żadnego pojęcia o MLM-ach, nie mamy żadnego pojęcia o piramidach finansowych i tak dalej, ale tego nie wiecie. Dobra. Kolejny punkt. Tylko zwiększył krój pisma. Dobrze, kolejny punkt zwiększył krój pisma. Jeszcze jeden. Kolejnym punktem tutaj jest coś, co zauważyłem, że... Utowory muzyczne. Kolejny punkt. Zauważyłem, że dobrze ugryziona piramida, wiesz co musi posiadać? No. Utwory muzyczne. To jest Zascoin. Idziemy pod prąd. Zabrać cię stąd na lepszy ląd. Bitcoin to waluta przyszłości. Bitcoin symbol finansowej wolności. Nie ma rapu! To porządny dom, a nie slums. Aha, musi mieć jakiś swój kawałek. Musi mieć swój kawałek. To samo, ja uważam, że specyficzny typ człowieka zawsze inwestuje w piramidy finansowe. To jest przygotowane dla osób o takiej wyjątkowej wrażliwości, powiedziałbym. Tak, tak, wrażliwym słuchu. Słuchu też. Tak, tak. Musi być jakiś utwór, musi być, dobrze, że to jest po angielsku, fajnie nagrany teledysk, opowiadający, taki chwytający za serce, opowiadający o przyjaźni, radości, miłości, najlepiej jak to będzie jakaś awantura. Zmianie swojego życia też. Tak, tak, z biednego kloszarda na bogatego księcia. Okej, okay, i też jeszcze jest jedna taka sytuacja, jedna kwestia, którą ja chciałbym dodać. Jeśli jakaś inwestycja bardzo mocno stara się wejść w twoje życie osobiste, stara się grać na twoich emocjach, coś w stylu zmienisz swoje życie, zyskasz niezależność finansową, twoja żona wreszcie zacznie cię szanować, teściowa przestanie mówić, że czemu wyszłaś za tego gołodupca, wreszcie pojedziesz na wakacje, sąsiad będzie zazdrościł ci nowego Passata. Jeśli tego typu inwestycje wchodzą na twoją, że tak powiem, niwę codziennego życia, z tymi brudnymi butami, starając się pokazać, że są to fiołki, a nie błoto, fiołki, to coś tu jest nie tak. Bo żaden dobry inwestor, czy jest to inwestycja długoterminowa, czy jest to trading, nie da się na takie emocjonalne sztuczki nabrać. I tak wy jest, także tego nie róbcie. Problemem jest tutaj też w tych piramidach to, że
my stajemy się, oni bazują na emocjach. Tak. Generalnie na chciwości. Czy chcesz rzucić w twarz swojemu szefowi umową, albo chcesz mu powiedzieć jakieś brzydkie słowa? Dokładnie. Chcesz mu powiedzieć, ty p***lony, nie chciałem nigdy u ciebie pracować? Jeśli twoim... Każdy z was by chciał to powiedzieć. Kurczę, zepsułeś mi, bo chciałem powiedzieć, że jeśli twoim życiowym celem jest nabluzganie szefowi i rzucenie pracy, to znaczy, że masz ch**owe cele. Wiesz co, i teraz generalnie z tą chciwością. Człowiek ma przyćmione patrzenie przez właśnie chciwość. Zobacz, tutaj mam dwa takie wycinki prosto ze strony... Co tam nakreśliłeś? Wiesz co, no niech zasłoniłem tutaj nazwę BitConnect. A, dobra. Żeby nie było... Wiesz co, tutaj musiałem to zakreślić, żeby nie było wiadomo, że to jest dobra. BitConnect. To jakby to nie jest BitConnect. Tak jest. Zobaczcie, blokuje się pieniądze, czyli wpłacacie od 100 do 1000 dolarów na 290 dni, 299 musicie zablokować tą kasę. Czyli tak? Im więcej wpłacisz, tym szybciej będziesz mógł ten kapitał wypłacić. Im więcej płacisz. Tak, tym szybciej będziesz mógł ten kapitał wypłacić. Czyli to tu jest zachęta do dużych inwestycji. Dokładnie. I teraz tak, takie postępowanie, czyli blokada jakaś tych finansów występuje na rynkach, które są bardzo mało płynne, czyli na przykład w nieruchomościach. Inwestujesz w nieruchomości, wiadomo, nie możesz zainwestować w nieruchomości na miesiąc, na dwa, tak? Bo może się jakieś mieszkania czy całe osiedla nie kupią za ten czas. Nie da się tradować osiedlami? Ale w przypadku, gdy jest to rynek bardzo płynny, jak kryptowaluty czy jak giełdy walut, nie ma czegoś takiego, więc to jest zupełnie tutaj niepotrzebne. Więc wystarczy troszkę ruszyć głową, a średnio ogarnięta małpa jest tu w stanie zauważyć, że coś jest nie halo, a tym bardziej na czymś takim. Jeżeli my mamy taki, a to nie jest mój rysunek, to jest wycięte ze strony. Mhm. Co się dzieje, jeśli twoja inwestycja ma kształt piramidy? W końcu się ta piramida wywraca, bo w końcu braknie tego dołu, żeby zasilać finansowo całe góry, więc tutaj... Czyli trzeba robić łydy, żeby utrzymać głowę. Górę, dokładnie. Więc tutaj... Kwestia, no nie wiem, co wam mam powiedzieć, no przecież tutaj nic nie trzeba mówić, tutaj wszystko widać na tym rysunku. To ja mam tyle, więc co do piramid finansowych, no. Jeżeli macie, dostajecie 1% dziennie, 8% miesięcznie za to, że robicie proof of stake, jeszcze dodatkowo dostajecie kasę za afiliację, no to co to może być? No cóż, z ponad 400 token BCC, czyli BitConnect, z ponad 400 na początku stycznia spadł do 15 dolarów. Proszę pana, 15 dolarów, tyle teraz jest warty token BCC. Tak jest. No cóż, oczywiście ludzie... Oni tam, właściciele, próbują to uratować, że to nie do końca tak. Będą wypłacać BCC, jakieś zwroty. Nawet odbił się ten, BCC się odbiło do 50 dolarów po informacji, że będzie można kupować nowe, tak? Bo oni teraz odpalają... Tak, będzie ICO. ICO, tak jest. ICO, które będzie nazywało się BitConnect X. Tak, żeby nikt nie poznał. Czym jest BitConnect? That's a scam! No cóż, ale jeśli w jakiś tam sposób zostaliście biedni z tymi niewiele już dzisiaj wartymi tokenami BitConnecta, no to nie martwcie się, bo BitConnect ma dla was ICO. ICO, w które możecie wejść właśnie BitConnectami. Akurat w Polsce myślę, że tutaj nie było takiego dużego problemu, bo to nie było tak popularne, ale na przykład w USA naprawdę ludzie, to na Reddicie było widać, ile było tematów, gdzie ludzie naprawdę, nawet pojawił się telefon na... niebieska linia. Tak, niebieska linia dla osób, które chcą popełnić samobójstwo. Znaczy nie, to już dla osób, które popełniły. Aha. W każdym razie pieniądze nie są najważniejsze, tam tak było napisane, więc nie wiem, czy jest to jakieś tam pocieszenie dla ludzi, którzy w to zainwestowali, chociaż taka jest prawda, no bo przecież same MLM-y, same piramidy mówią, że to niezależność finansowa jest ważna, ale rodzina... Najważniejsza. Rodzina też jest ważna. Albo jeśli nie najważniejsza, więc nie tylko pieniądze, naprawdę. W każdym razie mamy tego BitConnect ICO, tak, BitConnect X-a. W ogóle to wszystko z dnia na dzień dopiero zaczynamy uzupełniać, bo kilka dni temu te u góry batony w ogóle nie działały. Tak, nie działały. Natomiast tutaj jest to, co już mówiłem wcześniej. To nie jest problem technologiczny samej kryptowaluty, tylko tego, jak ona będzie używana. W ogóle jaki jest cel? Jaki jest cel? Długo w Anglii byłeś, co? Tak, wiesz, Brighton jeździło się tym wózkiem widłowym, nie? Już prawie nie pamiętam po polsku, jak się mówi ogólnie. W każdym razie, znaczy tam było więcej Polaków niż Turków. W każdym razie mamy fajną roadmapę, to prawdopodobnie technologicznie będzie działać, ale co z tego, skoro
ekipa, która to tworzy, stworzyła BitConnecta i teraz mają doświadczenie w piramidach. Mają doświadczenie, chcą kolejne pieniądze wyciągnąć od ludzi, którzy stracili na BitConnecie, być może nawet bazując na ich załamaniu psychicznym, tak. Co ja zrobię z tymi tokenami BCC. No, mogę wejść w ICO, a nuż to ICO wyjdzie, nuż będzie coś z tego fajnego. Co ma na celu BitConnect X? Tak naprawdę ma na celu tak zwane stworzenie scentralizowanej giełdy, uwaga, po raz drugi, na której będzie można tradować różnymi kryptowalutami i ten token ma być, proszę ciebie, że tak powiem, ma zabezpieczać transakcje. What? Wiesz co, powiem ci, że jak ja już słyszę o tym BitConnectie, to już mnie mdlą. To jest BitConnect X. On będzie chronił twoje transakcje, nie możesz tego w taki sposób. Dobrze, nie będzie chronił moich pieniędzy. Tak, czy pieniędzy już nie będzie chronił, ponieważ już je wydasz. Co my tu mamy? 49 milionów, taka będzie maksymalna podaż Bitcoina X-a. Mamy mieć naprawdę super szybkie transakcje, mamy mieć bardzo tanie transakcje i to wszystko może działać. To wszystko prawdopodobnie nawet będzie działać. Tak, czyli tak jak 99% kryptowaluty, tak? Czyli super szybkie transakcje i super, tak, no i super bezpieczne. Oczywiście i będzie też oczywiście rewolucjonizować bankowość. Aby tradycji stało się zadość. Aby tradycji stało się zadość, niczym Coca-Cola na wigilijnym stole i Passat w naszym garażu. Mnie to denerwuje ta gadka. Normalnie powiedzę tylko o kursie. Mamy dla was konkurs. Chociaż to nie jest tradycja, bo mamy go po raz pierwszy. Będziemy typować cenę Bitcoina, ale oryginalnie. Na godzinę 16 we wtorek. Tak jest. 30 stycznia. Tak jest. Natomiast można dawać swoje typy do godziny... do końca piątku, czyli do 26 stycznia. Tak. A kto wytypuje najbliższą cenę, albo nawet i trafi, tak, ten... otrzymuje maga. Co dostaje? FXMag. FXMag, najnowszy numer, 12 magazynu FXMag do twoich rąk. Tak jest. A my mamy dla was jeszcze jedno pytanie. Czy wolicie, abyśmy robili dwa programy krótsze w ciągu tygodnia, albo jeden dłuższy, taki jak ten, raz w tygodniu. Tak. Ja tylko przypomnę, że za każdą subskrypcję, którą zrobicie, ja karmię wątłego. Także sami widzicie, po subskrypcji wątły coraz gorzej wygląda. Karmcie wątłego. Nakarmcie mnie, to jest sprawa życia i śmierci. I to nie jest żebranie o lajki. Tak jest. To jest żebranie o jedzenie. Tak jest, tak jest. Na sam koniec, ja widzę, że już masz gotowe. Tak jest, tak jest. Dobra, ale proszę o kryptowalutę. Tak jest, tylko że mam zagadkę tym razem. O, zagadkę. Tak. Wiesz, jakie jest najszybsze zwierzę na Ziemi? Gepard. Dobrze, a wiesz, jaki jest najszybszy ptak na Ziemi? Nie. Ptak gepard.